Cześć, witajcie, z tej strony Bartek. Jestem dzisiaj u mojego znajomego na zbiorach trawy do silosu. W tym roku pokosy naprawdę są solidne. Dużo mniej hektarów wchodzi w ten silos, także więcej będziemy mieli do prasowania. Zbierają się czkarnią. Trzy zestawy odwożą. Więcej nie trzeba, nie daliby rady tam odebrać i ubić na silosie. Zaraz wam pokażę sprzęcik do zbierania, jaki jest. To akurat John Deere 6630 ze starym Cleveland. A do zbierania klas Jaguar. Przystawka PU 300 HD. Jaguar 850. Nagram wam też trochę ze środka, jak to wygląda. Jaguar kupiony w domu handlowym Henryki i Pawła Korbanków w Tarnowie Podgórnym, tam gdzie byłem w odwiedzinach. A to już drugi zestaw do odwozu. Valtra. Z dwoma przyczepami. Z uchylnym bokiem. I jeszcze odwozi jeden ciągnik. Zetor chyba z Fidlem. No pewnie go zobaczycie później, a nie, Valtra z Fidlem odwozi, zielona starsza. Później jeszcze podjedziemy na Pryzmę, zobaczymy, jak to wygląda. No trzy zestawy, jeszcze teraz przerwa wymuszona tym, że nie mogą odebrać towaru. Także chwila i zaraz ruszamy dalej z załadunkiem. Ligl. Ile ty szacujesz przyczep jeszcze? Te dwie będą? Tutaj? No. Styla. Co ty gada? Zobacz, jakie wałki. No widzę, że są wałki zajebane. Kurwa, to siana jakie będą zajebiste. Oj. Już chyba będzie przerobić. Się cieszcie, że drugi gardziel macie. No będziemy wolno jeść na pewno. Zobacz, gdzie mi za wolno. Ładnie co przyszedłem, ale już przetrzymałem. Dwa zestawy jeszcze czekają, tutaj około 10 przyczep jeszcze mniej więcej zostało. Także bardzo szybko dojdzie, chwilę temu zaczął już pełnia przyczepa prawie.
jeszcze jestem na pryzmie. Chyba ciągniki ubijają. Valtra i Penz. Zaraz sobie wsiądę do Fenda. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. Ile tu jest? 3 metry jest 4. Piątka? Zdecydowanie. Nagrywamy, jak pycha na pryzmę pęcikiem 9-3-0. Dymka lekkiego puszcza. Dał mu miodu troszkę. Podszedł elegancko. Nagram jedną przyczepę, jak przyjedzie. No ja zaraz uciekam trasować. Sianko ma być już gotowe o 14, gdzieś mniej więcej.
wyciągnik do ubijania to Valtra te 144. Akurat się załapałem na końcówkę, ale ściana wypychająca w figlu to jest naprawdę fajna rzecz. Także to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. Cześć.